And you say you can live without me. So why don't you dare, yeah. Kochani, zaczęłam nowy dzień bardzo wysokimi emocjami, ale pomimo wszystko mam nadzieję, że nie zniszczy mi to wszystko humoru. Szykuje się radykalna zmiana. Mam nadzieję, że będziecie dzisiaj ze mną, więc oglądajcie, co się będzie działo. Już po wielkiej metamorfozie. Wow! Zawsze chciałam mieć tak krótkie włosy, teraz już je mam. I o nie dbam, haha. Niedługo będę adresować i wysyłać swoje włosy na fundację, ponieważ dlatego ścięłam je tak krótko, żeby móc oddać komuś na perukę. Idziemy teraz Luleuowi. Cześć Luleu! Luleu! Zaintrygowana. O, jedziemy windą. Proszę, idziemy. Byłyśmy u koleżanki, tak? Koleżanki. Idziemy teraz kupić większe szelki. Chodź. Prezentuję w nowych szelach. Cześć Lule, Lule. Ładnie ci w tych nowych szelach, wiesz? Lula, kółko. Właśnie dojechałam na miejsce, zaparkowałam. Zaraz będę wchodziła. Będę robiła sobie włosy, ponieważ sama się trochę pomalowałam. Ewentualnie pani coś mi poprawi i... 10:40, jestem na wizji, bardzo się stresuję. W ogóle takie wywiady bardzo mnie stresują. W sumie właściwie nie wiem czemu, skoro to jest właściwie taka... O, właściwie 4 razy w zdaniu użyłam, no właśnie. Bo tak naprawdę przecież to jest po prostu luźna rozmowa o mojej pasji i w ogóle o tym wszystkim, co kocham, a mnie to stresuje. No mimo wszystko, może jak będę na wizji, to może już nie będzie aż tak stresująco. Zobaczymy. I never thought the love we'd be making one assembly. Isn't she lovely, made from love? Kochani, odebrałam wreszcie nagrodę. Idę świętować dalej, ponieważ okazało się, że dzisiaj pan Tomek ma urodziny. Moi drodzy, moi mili, jestem już po wręczeniu nagrody. Było to bardzo krótkie wejście, ale takie właśnie miało być. Dziękuję za nagrodę, jest to dla mnie ogromny zaszczyt, że ją otrzymałam, bo pierwszy raz występowałam przed tak wielką publicznością na deskach tak, po prostu tak ważnego festiwalu, że to jest dla mnie szokiem, że zostałam tak doceniona i bardzo za to dziękuję. A teraz wracam do domu, do przyziemnych spraw. Nagroda jest bardzo ciężka. Myślałam, że ona będzie lżejsza, a jest ciężka. Cieszysz, ja wiem. I też się cieszę. Odkładam moją nagrodę na honorowe miejsce. Mam nadzieję, że ta półka się nie zawali. Jest już na swoim miejscu. Wśród reszty. No miłości to z tego nie będzie. Wreszcie dojechałam do miejsca, w którym będę mogła oddać swoje włosy. Zapakowałam je już. Niestety nie mam ich spakowanych w kopertę, ponieważ nie miałam tak dużej koperty. Więc mam nadzieję, że przez to, że przynoszę je sama, to może przyjmą mi te włosy, bo są i tak w torebce. Zobaczymy. Wyszłam właśnie już z fundacji, dostałam certyfikat i podziękowania, więc zapraszam was wszystkich serdecznie również tutaj. Możecie oddawać swoje włosy samodzielnie, w sensie samemu, na ulicy Wiśniowej 59. Oczywiście możecie oddawać włosy na inne fundacje. I mam nadzieję, że komuś te włosy się będą dobrze nosiły. To jest chyba jeden z tych filmików, który będzie najbardziej chaotyczny w moim wykonaniu, w którym ja się czuję najbardziej chaotycznie, ponieważ wszystko nagrywam chaotycznie. Wszystko jest tak nagrywane trochę na łapu-capu,
telefonem, dlatego jakość też może nie być najlepsza. Nagrywam cały ten filmik przez chyba miesiąc już łącznie, ponieważ musiałam pozałatwiać kilka spraw, nie mogłam od razu oddać włosów po tym, jak je obcięłam i po prostu kilka rzeczy eliminowało się nawzajem, dlatego tak długo to wszystko trwało. Postanowiłam mimo wszystko trochę do Was pogadać w takim pięknym anturażu zasłonek. Chciałam Wam opowiedzieć o tym, dlaczego zdecydowałam się ściąć włosy. Oddałam włosy, ponieważ od dziecka marzyłam o tym, żeby pomagać ludziom. Kiedyś, kiedy tata zapytał mnie podczas jazdy samochodem, a gdybyś, Polu, miała 1 000 000 złotych, to co byś zrobiła? To jako dziecko, jakoś tam, nie wiem, 5-letnie, powiedziałam, oddałabym co najmniej połowę dla osób potrzebujących. Niestety nie mam 1 000 000 złotych. Jedyne, co mogę, to od czasu do czasu staram się wspierać w różnych zbiórkach. Włosy oddałam, ponieważ potrzebowałam jakiejś zmiany w sobie. Zawsze chciałam oddać włosy, ale nigdy nie udawało mi się osiągnąć tego pułapu 25 cm, bo zazwyczaj albo już wcześniej chciałam je ściąć, bo było mi na przykład, nie wiem, za gorąco, albo już po prostu były włosy takie połamane przez to, że byłam w szkole baletowej, musiałam zawsze wiązać je w koczek i miałam pełno takich włosów połamanych, powykrzywianych, zniszczonych po prostu. Kiedyś też miałam sytuację, że miałam na przykład włosy cieniowane i włosy cieniowane do fundacji tak średnio się nadają. To znaczy najważniejsze jest, żeby najwięcej włosów miał 25 cm, ale wiadomo, nikt nie siedzi i nie liczy swoich włosów, które mają 25 cm minimalnie, a które nie. Kiedyś miałam rozjaśnione końcówki, więc rozjaśnione końcówki też nie wchodzą w grę, jeżeli chodzi o oddawanie włosów na fundację. Za to dowiedziałam się, że podobno mogą być one farbowane na ciemniejsze kolory. Wtedy podobno włosy są przyjmowane. Ja mam naturalne włosy brązowe. Kiedyś farbowałam bardzo dawno temu, ale to nie była farba, tylko w ogóle szamponetka, więc to jakby się zmyło i już tego nie było. Wiem, że farba też się zmywa, no nieważne. Postawiłam sobie taki jasny cel, że będę chciała oddać włosy na fundację. Przez to, że gram w serialu, mam mnóstwo kontynuacji z różnych odcinków. Przez to, że niektóre odcinki są rozstrzelone w różnym czasie, na przykład 1 sierpnia nagrywam odcinek 356, a potem kolejną scenę z tego odcinka nagrywam dopiero we wrześniu, więc teoretycznie mam miesiąc, w którym muszę mieć dokładnie takie same paznokcie, dokładnie takie same włosy i nie mogę nic w sobie zmienić, więc też dlatego tak długo zwlekałam. Teraz mam przerwę w serialu, więc mogłam to zrobić, a będąc w szkole, w Akademii Teatralnej, nie mam na to czasu, nie mam czasu na myślenie o tym, jak wyglądam w ogóle, czy się rano pomalować, czy nie, co dopiero o ścięciu włosów. Oddałam ich 35 cm. Zmieniając siebie, mogę dać komuś uśmiech na twarzy, mogę sprawić, że ktoś będzie miał swoją perukę. Podsumuję jeszcze, jaką drogą możecie wysłać swoje włosy. Na stronie fundacji, czyli fundacji Rock and Roll, której ja oddałam swoje włosy, macie kilka dróg, jakimi możecie oddać swoje włosy. Możecie pójść do fryzjera, który już współpracuje w jakiś sposób z fundacją Rock and Roll. Oni wtedy obcinają Wam włosy i sami je wysyłają. Możecie pójść do fryzjera jakiegokolwiek chcecie i poprosić o to, aby ścięli Wam w warkocze i dali Wam te włosy. Wtedy możecie wysłać sami pocztą albo pojechać sami i oddać w danym miejscu. Jeżeli chodzi o drogę pocztową, włosy należy spleść w warkocz, zaznaczyć jedną gumką nasadę, a drugą koniec włosów. Najlepiej, żeby to było na przykład dwoma różnymi, czyli zieloną u góry przy nasadzie, a na przykład białą na dole, żeby po prostu nie pomieszać tych dwóch, żeby nie pomieszać nasady z końcówką. Czytałam również, że można oddać włosy, które już dawno temu ścięliście, jeżeli są w bardzo dobrym stanie. Tak, jak już zetniemy te włosy, należy je zawinąć w papierowy ręcznik, zapakować w kopertę, wydrukować i podpisać oświadczenie i zaadresować i czekać tylko na certyfikat i na to, że Wasza paczka została dostarczona. Zawsze chciałam mieć krótkie włosy, kiedyś jeszcze może zetnę się tak na chłopaka, ale to pewnie za parę lat. Włosy to nie ręka, odrosną, więc zawsze jak zetniecie te włosy, to przecież one rosną, a nie zatrzymują się. W pewnym wieku się zatrzymują, no ale kończę 21 lat, chyba to jeszcze nie jest ten czas. Bardzo dziękuję, że byliście ze mną przez cały ten odcinek. Przepraszam, że on jest na tyle chaotyczny, że ja sama naprawdę nie wiem, jak to wszystko wyszło.
Ale mam nadzieję, że pojawi się w Was jakieś takie ziarnko, że sami będziecie na przykład chcieli zahodować włosy i oddać je na fundację. Zachęcam Was do subskrypcji kanału, zachęcam Was do lajków w górę i piszcie w komentarzach, jakie chcielibyście jeszcze filmiki, bo mam parę pomysłów, ale niestety one wymagają dużo, 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 dużo czasu, dlatego może jakieś takie mniejsze pogadanki chcielibyście. Nie wiem, czemu tak gestykuluję, nie wiem, co Was teraz interesuje, czy... To była moja prośba o komentarze, chyba, że... No. Trzymajcie się, kochani, i do zobaczenia.